Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Chwale Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub, jako pierwszy z apostołów, przelał krew za Chrystusa. Niech Jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a Jego opieka niech Mu stale towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano. Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Oto Słowo Boże. Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców. Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku i zalękniony wołałem, każdy człowiek jest kłamcą. Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców. Czym się Bogu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana. Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed Jego ludem. Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Moi drodzy, właśnie dzisiaj słyszymy bardzo piękny fragment Ewangelii według świętego Mateusza, który opisuje pewien dialog. Widzimy też w tym dialogu już nie tylko Jana i Jakuba, ale również jego matkę, która prosi o to, żeby ci dwaj jej synowie zasiadli jeden po drugiej, po prawej stronie Chrystusa w niebie, drugi po lewej jego stronie. Myślę, że warto też rozszerzyć trochę kontekst tych dzisiejszych czytań. Przed tym fragmentem, który dzisiaj słyszeliśmy z Ewangelii, wszyscy apostołowie zmierzają do Jerozolimy i Pan Jezus mówi im, tłumaczy, że oni po to idą do Jerozolimy, aby tam on mógł oddać swoje życie, że zostanie wydany w ręce arcykapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszy, tam zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. I później właśnie mamy ten fragment, gdzie zobaczmy, że i później też apostołowie właśnie idąc do Jerozolimy posprzeczali się o to, który z nich jest najważniejszy, który z nich jest pierwszy, który będzie dzierżył władzę po Jezusie. I zobaczmy, że w tym całym kontekście tych czytań zobaczymy, że tak naprawdę apostołowie chyba też nie do końca mają świadomość tego, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. Pomimo tego, że im tłumaczy, że po to idą do Jerozolimy, aby on tam mógł oddać życie, to mimo wszystko oni tak bardzo gdyby są skupieni na tym, co ziemskie, na tym, co ludzkie, na tym, co dla nich jest istotne i ważne, że zapominają tak naprawdę, kim jest Jezus, że Jezus jest tym Mesjaszem. Przecież zobaczmy, że apostołowie, zwłaszcza ci trzej, Piotr, Jakub i Jan, zwłaszcza Jakub może, którego też wspominamy, też w jakiś sposób Pan Jezus tą jego prośbę spełnił. Bo wiemy, że w tych najważniejszych momentach życia Pana Jezusa był właśnie obecny Jakub. Jakub, Jan, Piotr, Jakub i Jan, ta trójka była przy Jezusie w jego najważniejszych momentach. Czy przemienienie na górze Tabor, czy chociażby wskrzeszenie córki Jaira, czy w wielu innych wydarzeniach, których czytamy w Ewangelii, on rzeczywiście był tym najważniejszym uczniem. Więc zobaczmy, że ta prośba
Pomimo tego, że chyba dla Chrystusa były to bardzo takie trudne słowa, bo mówi o swojej śmierci, oni tutaj kłócą się o władzę, to mimo wszystko Pan Jezus tą prośbę spełnił. Ale zobaczmy też, że ta prośba była bardzo, bardzo trudna do spełnienia, bo co to znaczy być po prawej czy lewej stronie Chrystusa w niebie? Zobaczmy, że to miejsce było przygotowane dla dwóch łotrów na krzyżu. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu w Wielki Piątek, po prawej i lewej stronie miał dwóch łotrów, który oczywiście jeszcze mu złorzeczył, a drugi, który oczywiście karcił drugiego, mówiąc, że ponosi tą samą śmierć. Jezus jest tym niewinnym, który ponosi tą samą śmierć, tą samą, co oni, chociaż nic złego nie uczynił. Więc zobaczmy, że ta prośba była bardzo taką trudną prośbą do spełnienia. Czy nie wiem, czy dzisiaj, czy święty Jakub miał świadomość tego, że to miejsce po prawej czy lewej stronie jest przygotowane właśnie na krzyżu dla tych dwóch łotrów, którzy mieli umierać z Chrystusem. I zobaczmy, moi drodzy, że w naszym życiu jest może czasami bardzo podobnie, że my również prosimy Pana Boga różne rzeczy. Tylko pytanie, czy my wiemy tak naprawdę, o co prosimy? Czy my rzeczywiście jesteśmy też gotowi przyjąć tę łaskę, o którą prosimy? Myślę, że każdy z nas, modląc się, prosząc Pana Boga w różnych intencjach, musi być gotowy na to, że Pan Bóg to spełni, więc warto też pamiętać o Panu Bogu, o dziękczynieniu Panu Bogu za to dobro, którego mi udziela, którego doświadczam każdego dnia. Ale również może być tak, że Pan Bóg mojej modlitwy nie wysłucha, ale to nie dlatego, żeby w jakiś sposób mnie ukarać, ale nie może to uczynić dlatego, ponieważ przygotował dla mnie coś jeszcze piękniejszego i ważniejszego. I też warto, myślę, moi drodzy, o tym pamiętać, że te wszystkie dary, które otrzymujemy od Pana Boga, mają służyć naszemu wzrostowi naszej wiary, naszej pobożności, naszej relacji z Chrystusem. Nie są one po to, żeby w jakiś sposób nas miały oddalać od Pana Boga, ale wręcz odwrotnie, to wszystko otrzymujemy po to, aby być blisko Pana Boga, więc myślę, dzisiaj warto Panu Bogu podziękować za te wszystkie dobra, które od Niego otrzymuję i które dostrzegam w swoim życiu. Amen. Powstańmy przez wstawiennictwo świętego Jakuba Apostoła. Zanieśmy dobremu Bogu nasze intencje, z którymi przybyliśmy na to spotkanie z Nim. Módlmy się za cały Kościół Święty, za papieża Franciszka, aby całemu światu głosił dobrą nowinę. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, aby w krzyżu Chrystusa mogli znaleźć ukojenie. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, aby nigdy nie zabrakło głosicieli dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, potrzebne łaski dla Sylwestra. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa w dniu jego imienin i opiekę dla całej rodziny. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby to spotkanie z Chrystusem obecnym w Eucharystii umacniało naszą wiarę. Ciebie prosimy. Wszechmogący, dobry Boże, prosimy Cię, abyś przyjął nasze modlitwy, prośby i uwielbienie, które składamy na tym ołtarzu przez Chrystusa, Pana naszego. Z rąk kapłańskich przyjmij Pan. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Panie nasz Boże, oczyś nas przez zasługi męki Twojego Syna, abyśmy złożyli miłą Tobie ofiarę w święto Jakuba apostoła, który jako pierwszy z apostołów pił z kielicha cierpień Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty bowiem, wiekuisty pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Jakubem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,
Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspomagaj nas za wstawiennictwem świętego Jakuba Apostoła, w którego święto przyjęliśmy najświętszy sakrament, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzica.